Dlaczego regularne wchodzenie do zimnej wody może zmienić Twoje życie na lepsze? Dziś rozmawiamy o morcowaniu. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Już jakiś czas temu pochwaliłem się na swoich social mediach zdjęciami w beczce na balkonie, gdzie morsuję właśnie w zakupionej w IKEA czy w innym sklepie ogrodniczym w beczce do zbierania deszczówki. Wiele osób ten temat bardzo zaciekawił. Okazało się, że nie każdy wpadł na to, że można w taki sposób morsować. I ja też przez parę poprzednich lat na to nie wpadłem, ponieważ był to pierwszy sezon, kiedy morsowałem właśnie powiedzmy w sztucznym zbiorniku, a nie w żadnym naturalnym. A taki wybór pojawił się dlatego, że w miejscu, w którym obecnie mieszkam, mam dość daleko do wszystkich naturalnych zbiorników wodnych i w związku z tym, szczególnie rok temu, to morsowanie w okresie jesienno-zimowym nie było tak regularne, jakbym tego od siebie oczekiwał, nie było tak regularne jak w poprzednich latach i szczerze mówiąc odczułem tego konsekwencje, to znaczy, no nie miałem tak regularnego, pozytywnego wpływu zimna na moje ciało i to się przełożyło i na moje samopoczucie i też poniekąd na moją formę. Uznałem, że w tym roku tak nie może być, a wiedziałem, że o wyjazdy na naturalne zbiorniki będzie jeszcze ciężej, no bo w naszym życiu pojawiła się Michalina i do moich standardowych obowiązków doszedł jeszcze jeden, czyli bycie tatą. Obowiązek wspaniały, ale jak pewnie wiecie, bardzo czasochłonny, dlatego właśnie na balkonie pojawiła się beczka, do której wlałem jakieś 150 litrów wody. I może morsuję już od kilku lat i na tym kanale pojawiły się już materiały w przeszłości o morsowaniu, czy też o zimnych prysznicach, to pytania pojawiały się zarówno na Instagramie, jak i tutaj na kanale YouTube, dlatego postanowiłem, że nagramy kolejny zaktualizowany materiał, w którym porozmawiamy sobie o morsowaniu, o kontakcie z zimnem, o tym, jak to robić i jakie korzyści możesz z tego czerpać. A jeżeli mnie jeszcze nie znasz, to nazywam się Mateusz Ostręga, jestem dietetykiem, założycielem pierwszego w Polsce ketocentrum, a więc centrum dietetycznego, w którym pomagam innym za pomocą diety ketogenicznej oraz niskowęglowodanowego stylu życia. Dużo osób ma problem z tym, aby przełamać się do kontaktu z zimnem, czy to za pomocą pryszniców, czy za pomocą kąpieli w zimnej wodzie. Mówią, że jest to nieprzyjemne, niekomfortowe i po prostu nie chcą tego robić. Natomiast warto zwrócić uwagę na początek, że morsowanie nie ma być przyjemne, nie ma być komfortowe. To nie ma być kąpiel w jacuzzi, czy przyjemny masaż. Morsowanie, kontakt z zimnem musi być dla nas wyzwaniem. I już nie chodzi o samo wyzwanie psychiczne, jakieś przełamywanie, chociaż to też ma duże znaczenie, bo o ile wiemy mniej więcej, jakie temperatury faktycznie obiektywnie dają jakie efekty, to ostatecznie, powiem coś, co mówił też dr Huberman, tak naprawdę to nasza indywidualna percepcja i to, jak nasz organizm odczuwa daną temperaturę, warunkuje to, jak duże efekty odniesiemy, ponieważ do tej temperatury coraz niższej potrafimy się adaptować i dlatego musimy cały czas rzucać swojemu organizmowi wyzwanie w kontekście morsowania, aby uzyskiwać te same efekty. Czyli na przykład, jeżeli kąpiel w danej temperaturze, czy branie prysznica w danej temperaturze nie jest dla Ciebie żadnym wyzwaniem, to możesz po prostu nie odnieść z tego prawie żadnych efektów. Tymczasem, kiedy osoba, która w ogóle nie jest zaadaptowana do zimna i dla niej taka temperatura będzie po prostu mrożąca, już w tej samej temperaturze pewne korzyści odniesie. Dlatego nawet już nie chodzi o to, że zimno być przełamywaniem, pokonywaniem, które zmieni naszą perspektywę mentalną i da nam bardzo dużo, jeżeli chodzi o tą zmianę na poziomie mentalnym po prostu, ponieważ kiedy przełamiesz ten lęk, przełamiesz ten strach, pokażesz samemu sobie, że jesteś zdolny do takich rzeczy, to na wielu innych płaszczyznach życia również wiedzieć się lepiej, ale po prostu chodzi o taką czystą, praktyczną rzecz, że musisz kontaktować się z temperaturą, która jest dla Twojego ciała wyzwaniem, bo tylko taka temperatura daje prawdziwe i najlepsze efekty. No a dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tylko to, co nieprzyjemne, daje nam najlepsze efekty? A chodzi tutaj o efekt hormezy. Efekt hormezy polega na tym, że dana substancja zastosowana w małej ilości daje nam korzyści. Tymczasem ta sama substancja zastosowana w dużej ilości może nas nawet zabić. No i zimno jak najbardziej wpisuje się w taką definicję, ponieważ co prawda nie jest substancją, którą możemy spożyć, ale jego mała ilość, jego krótka ekspozycja na zimno na określoną temperaturę może dać nam bardzo pozytywne efekty, tymczasem długa ekspozycja na bardzo niską temperaturę no może nas po prostu zabić. Dlatego tak, zimno jest stresorem, jest stresem dla naszego organizmu, ale to właśnie stresory na zasadzie hormezy działające krótkoterminowe w małych dawkach dają naszemu organizmowi długoterminowe, bardzo pozytywne efekty. Bardzo ciekawy efekt hormezy daje nam też oddawanie krwi. Dużo osób ostatnio mnie o to pytało i tak już w lutym na kanale pojawi się materiał omawiający temat tego, jakie korzyści zdrowotne może dać nam oddawanie krwi. Czekajcie i subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. No dobrze, więc jakie były powody tego, że ja już od kilku lat rozpocząłem kontakt z zimnem i tego nie przerwałem i za tym tęskniłem, jak Ci powiedziałem, czyli w tym roku kupiłem beczkę, żeby mieć ten kontakt z zimnem częściej. Jedną z najważniejszych kwestii jest wzrost poziomu dopaminy. Dopamina to neuroprzekaźnik, który odpowiada za chęć do działania
działania, motywację do pracy, a też sprawia, że widzimy w naszym życiu sens. Mamy drive do działania i mamy poczucie sensu w naszej egzystencji. Chce nam się zmieniać świat i zmieniać go na lepsze. Jedno z badań, które sprawdzało, jak ludzie reagują na zimną termogenezę, wykazało, że zanurzenie w bardzo zimnej wodzie po szyję przez godzinę powodowało wzrost poziomu dopaminy aż o 250%. To jest efekt, uwaga, porównywalny z tym, co się dzieje w ludzkim mózgu po spożyciu kokainy. I nie chodzi o to, żeby dopamina była cały czas bardzo wysoka, ponieważ dzisiaj właśnie jesteśmy od tej bardzo wysokiej dopaminy uzależnieni, dlatego cały czas przeglądamy social media, czy pijemy alkohol, ludzie robią inne różne rzeczy, aby sobie tą dopaminę cały czas bodźcować bardzo wysoko. Raczej chodzi o to, żeby ona nie była za nisko, była na względnie wysokim, ale nie bardzo wysokim, lecz stabilnym poziomie, żeby nie było tych ciągłych skoków góra-dół. I morsowanie może nam właśnie w tym pomóc. Ja osobiście bardzo mocno odczuwam wpływ kontaktu z zimnem na moje samopoczucie, na to, jak długoterminowo działa mój umysł i zdecydowanie zimno ma wpływ pozytywny. Widać to w praktyce i wiem to też od innych osób, więc nie tylko badania naukowe, ale praktyka pokazują to samo. No i natura jak zawsze sama też podsuwa nam rozwiązania, ponieważ zimą oczywiście naturalnie jest mniej słońca. Mniej słońca, mniej naturalnego światła w naszych oczach, to też gorsze wydzielanie neuroprzekaźników, m.in. serotoniny i dopaminy. Więc to dosyć naturalne, że zimą i jesienią czujemy się trochę gorzej, mamy trochę mniej chęci do życia, jesteśmy trochę bardziej senni. Ale natura dała nam alternatywne rozwiązanie. Mniej słońca? No to czas na więcej zimna. I w ten sposób możesz pobudzić swój organizm naprawdę dobrze do tego, by chętnie działał. Jeżeli więc chodzi o wpływ zimna na twój mózg, na twój umysł, jest on naprawdę potężny. To przede wszystkim dopamina i noradrenalina, ale też taki efekt psychologiczny przełamywania. Ostatnie badania pokazały zresztą, że faktycznie w naszym mózgu jest mięsień dyscypliny. Czyli w momencie, kiedy robisz rzeczy, których nie masz ochoty robić, one są dla ciebie pożyteczne, to w twoim mózgu rośnie obszar mózgu odpowiedzialny za takie działanie i staje się on coraz silniejszy. W praktyce więc im więcej przełamujesz się do robienia rzeczy pożytecznych, acz takich, których nie masz ochoty robić, tym później stajesz się w tym lepszy i łatwiej ci podejmować trudne decyzje. Stajesz się człowiekiem z żelaza, który łatwiej w życiu sobie po prostu będzie radził. Więc jest takie powiedzenie, że właśnie trzymając dyscyplinę, trenujemy mięsień dyscypliny i ostatnie badania pokazały, że faktycznie w naszym mózgu naprawdę jest obszar, który można nazwać mięsień dyscypliny i który rośnie, kiedy na przykład trzymamy się diety, kiedy robimy trening, kiedy nie mamy ochoty, kiedy morsujemy, kiedy nie mamy na to ochoty, kiedy jest to dla nas nieprzyjemne, więc zdecydowanie zimno w tym też może nam pomóc. Jak widzisz, wspiera umysł na wielu płaszczyznach. A przechodząc dalej, powiedzmy sobie o tym, jak zimno wpływa na nasz metabolizm, bo tutaj też wpływ jest kosmiczny i każdy, kto chce mieć zdrową gospodarkę cukrową, trzymać dobrą sylwetkę, mieć niski poziom tkanki tłuszczowej, czy też zrzucić nadmiar tkanki tłuszczowej, zdecydowanie powinien zainteresować się kontaktem z zimnem. Ale zacznijmy od ciekawostki, bo tutaj bardzo często słyszę takie pytanie: hej Mateusz, ale skoro morsowanie ma tak niesamowity wpływ na nasz metabolizm, tak bardzo pomaga spalać tkankę tłuszczową, to jak to się dzieje, że tak dużo osób, które morsuje, ma dużą tkankę tłuszczową i jest po prostu nieco grubsza? No i wiecie, jak to jest. Odpowiedź na to będzie dosyć prosta i mam nadzieję, że dla wielu osób nie wcale nie zaskakująca. Ponieważ mając nawet najlepsze płótno, mając nawet najlepsze farby, ale jednak kompletnie nie potrafiąc malować, możemy wciąż namalować naprawdę brzydki i fatalny obraz. To, że ktoś ma dobre narzędzia, tak jak najlepszy pędzel, nie sprawi, że narysuje drugą Monalizę. I tak samo, jeżeli ktoś ma genialne narzędzia, na przykład pędzel, w postaci morsowania, to to jedno narzędzie nie sprawi, że ta osoba od razu osiągnie najlepszy efekt, ponieważ bardzo często te osoby, które morsują, nie trzymają żadnej diety, jedzą dużo pszenicy, jedzą dużo cukru, jedzą dużo tłuszczów trans, żywności przetworzonej. No i oczywiście morsowanie nie jest takim magiczną pigułką, która co byśmy nie robili, nawet jak będziemy codziennie jedli McDonalda, to morsując będziemy trzymali sylwetkę jak z okładek. No oczywiście nie. To jest tylko jedno z narzędzi, które może ci bardzo pomóc w momencie, kiedy dbasz o takie fundamenty jak chociażby dobra dieta. I tutaj dieta low carb czy ketogeniczna sprawdzi się idealnie jako połączenie z morsowaniem, ponieważ to bardzo napędza metabolizm kwasów tłuszczowych. Przejdźmy więc do konkretów. Każdy wie, że w naszym ciele znajduje się sporo tłuszczu. Mamy kilkanaście, czasem kilkadziesiąt procent tłuszczu w naszym ciele. I ten tłuszcz, który mamy w ciele, to w zdecydowanej większości biała tkanka tłuszczowa. Biała tkanka tłuszczowa nie pełni zbyt wielu ważnych funkcji w naszym organizmie. Co prawda produkuje leptynę, czyli hormon sytości. Działa tam aromataza, czyli enzym przekształcający testosteron do estrogenów, więc to nie jest tak, że nie ma żadnych funkcji, ale ilość tych funkcji jest naprawdę ograniczona. Już na pewno nie potrzebujemy bardzo dużej ilości tkanki tłuszczowej, żeby osiągnąć jakieś wspaniałe efekty zdrowotne i do wykonania tych funkcji, o których powiedziałem, wystarczy nam mała, zdrowa ilość tkanki tłuszczowej. Idąc jednak w drugą stronę, nadmiar tkanki tłuszczowej może powodować produkcję nadmiaru cytokin prozapalnych, ponieważ biała tkanka tłuszczowa produkuje pewne ilości cytokin prozapalnych, natomiast kiedy mamy odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej, to są to ilości jak najbardziej pożądane. Natomiast w momencie, kiedy tej tkanki tłuszczowej
tłuszczowej jest zbyt dużo, no to może dochodzić do przewlekłego stanu zapalnego. Wiele osób nie wie jednak, że poza białą tkanką tłuszczową w naszym organizmie jest też coś takiego jak brązowa tkanka tłuszczowa. A to ciekawe, bo ta okazuje się mieć naprawdę masę funkcji endokrynnych i masę pozytywnego wpływu na nasze zdrowie, w ogóle nie przypominając tej swojej siostry, czyli białej tkanki tłuszczowej. Od działania przeciwzapalnego przez wytwarzanie ciepła, aż po produkcję innych substancji, które działają na nas bardzo korzystnie, a co więcej, szacuje się, że większości funkcji brązowej tkanki tłuszczowej jeszcze nie znamy. No i teraz dlaczego Ci o tych dwóch rodzajach tkanki tłuszczowej mówię? Bo dla naszego metabolizmu ma to bardzo duże znaczenie. Otóż okazuje się, że zimno może sprawić, iż biała tkanka tłuszczowa będzie zmieniała się w brązową tkankę tłuszczową. Nastąpi proces tak zwanego beżowienia tkanki tłuszczowej. A beżowa czy też brązowa tkanka tłuszczowa pod wpływem zimna działa tak, że pobiera białą tkankę tłuszczową, aby wytworzyć ciepło. Wiem, że to brzmi dość skomplikowanie, więc powtórzę jeszcze raz. Zimno sprawia, że biała tkanka tłuszczowa, ta zła, zmienia się w brązową tkankę tłuszczową, czyli tą bardzo dobrą. I co więcej, sprawia, że ta dobra tkanka tłuszczowa bierze tą złą tkankę tłuszczową, którą spala i wytwarza w ten sposób ciepło. Co za tym idzie, zimno sprawia, że zła tkanka tłuszczowa zamienia się w dobrą tkankę tłuszczową i, co więcej, spala po prostu tą złą tkankę tłuszczową, której wszyscy chcemy się pozbyć z naszego ciała, a przynajmniej nie mieć jej nadmiaru. W praktyce więc, im częściej, im więcej morcujemy, tym więcej białej tkanki tłuszczowej znika z naszego ciała. Albo zmienia się w brązową tkankę tłuszczową, albo po prostu jest spalane. Ale oczywiście na tym się wpływ na nasz metabolizm nie kończy. Omówiłem już o zwiększonym wydzielaniu katecholami, w tym noradrenaliny. Jeżeli przejrzysz sobie popularne spalacze tłuszczu, to większość z nich działa na zasadzie tego, że zwiększa właśnie wydzielanie katecholamin. Więc tutaj morcowanie też daje bardzo dobry efekt. Działa po prostu jak popularny spalacz tłuszczu. Kolejna sprawa to pobudzenie naszej tarczycy do działania. Otóż mam nadzieję, że każdy wie, że hormony tarczycy są niezwykle ważne dla prawidłowego metabolizmu. Hormony tarczycy są zasadniczo kluczowe, jeżeli chodzi o dyrygowanie naszym metabolizmem. Niedoczynność tarczycy równa się spowolniony metabolizm i praktycznie niemożliwość spalania optymalnie tkanki tłuszczowej. Co robi zimno? Zimno pobudza działanie tarczycy od samej góry, można powiedzieć, że od korzeni, ponieważ pobudza podwzgórze, pobudza przysadkę i pobudza tarczycę, czyli całą oś podwzgórze, przysadka, tarczyca. Dziś wiele osób ma słabo pracującą tarczycę, dlatego zdecydowanie powinno się rozważyć wdrożenie kontaktu z zimnem do swojej codziennej rutyny. Ostateczny też kontakt z zimnem działa na nasz organizm jak dobrej jakości trening, ponieważ bardzo mocno przyspiesza nasz metabolizm. Kontakt z zimnem jest dla naszego organizmu tak dużym szokiem, nasz organizm musi tak mocno się wysilić, aby wyprodukować duże ilości ciepła, że badania pokazują, że metabolizm jest w tym momencie zwiększony nawet o 350%. Naprawdę bardzo mocny i spektakularny wynik. I co ciekawe, wpływ zimna na metabolizm to nie tylko kwestia zwiększenia metabolizmu, po prostu przyspieszenia tego metabolizmu, ale też kwestia regulacji naszej glikemii, ponieważ okazuje się, że zimno ma bardzo duży i pozytywny wpływ na poprawę naszej glikemii. Działa w ten sposób m.in. większa ilość brązowej tkanki tłuszczowej, ale też okazuje się, że zimno sprawia, iż w naszych komórkach pojawia się więcej mitochondriów, czyli dochodzi do tak zwanej biogenezy mitochondriów, a co za tym idzie, te mitochondria, większa ilość sprawnych mitochondriów może produkować więcej ATP. I mamy więcej sprawnych mitochondriów w komórce, tym mówiąc w dużym uproszczeniu, lepszy nasz metabolizm, sprawniej będziemy spalać kwasy tłuszczowe, przez co łatwiej nam będzie utrzymać dobrą sylwetkę i łatwiej nam będzie mieć dobry, regularny poziom cukru. Czy zimno daje nam coś więcej niż poprawa funkcji kognitywnych, poprawa pracy naszego mózgu, poprawa zdolności metabolicznych i polepszenie naszej gospodarki cukrowej? Otóż tak, bardzo dużo. I teraz w kilku punktach omówię Ci pozostałe kwestie, lecz nie mniej ważne, gdzie widać duży wpływ zimna na nasz organizm. Zimno m.in. zwiększa produkcję białek szoku cieplnego, a nad tymi trwa obecnie naprawdę bardzo dużo badań, ponieważ okazuje się, że mogą mieć naprawdę szeroki wpływ na nasze zdrowie. Dziś wiemy chociażby, że białka szoku cieplnego mocno wpływają na spowolnienie starzenia się mózgu i ogólnie na zdrowie tego mózgu. Dzięki morsowaniu być może będziesz mógł pograć w szachy z wnukami. Kontakt z zimnem bardzo mocno wzmacnia też nasz układ odpornościowy. Przyznam Ci szczerze, że nic w moim życiu nie wpłynęło tak mocno na poprawę funkcjonowania mojego układu odpornościowego, jak regularny kontakt z zimnem. Do czasu, zanim zacząłem morsować, byłem naprawdę bardzo chorowity, ale odkąd stosuję regularną ekspozycję na zimno, dosłownie choroby się mnie nie imają. Co więcej, zimno wpływa też na lepszą regenerację naszego organizmu. Dlatego jeżeli jesteś osobą aktywną, uprawiasz jakiś sport, to bardzo warto zainteresować się regularnym kontaktem z zimnem. Warto jednak zauważyć, że powinno się unikać kontaktu z zimnem bezpośrednio po aktywności fizycznej. Przynajmniej jeżeli Ci zależy na poprawie pewnych parametrów, na przykład trenujesz, by zbudować siłę, masę mięśniową,
czy też masz treningi, żeby poprawić szybkość, wydolność, raczej bezpośrednio po takim treningu nie powinno się stosować zimna, bo może to znieść efekty treningu poprzez nasilone działanie przeciwzapalne, ponieważ nie chcemy, żeby po treningu było nasilone działanie przeciwzapalne, dlatego też na przykład nie powinno się brać dużej ilości witaminy C bezpośrednio po treningu. Natomiast zastosowanie zimna przed treningiem czy kilka godzin po treningu jak najbardziej może mieć sens. Zimno wpływa też na zwiększenie leptyny, czyli hormonu sytości. Według badań może też wpłynąć na poprawę jakości parametrów nasienia oraz ogólnie na zwiększenie zdolności do reprodukcji u obu płci, ale jakby tego było mało, może też wpłynąć na to, jaka będzie ekspresja twoich genów, które przekażesz dziecku. Czyli to, czy ty morsujesz dzisiaj, może wpłynąć na to, czy twoje potomstwo będzie zdrowsze metabolicznie. Niesamowite. Zimno też napędza ketogenezę, ponieważ wpływa na szybsze utlenianie kwasów tłuszczowych, co jest bardzo ważne w kontekście stosowania diety ketogenicznej, czy też ogólnie niskowęglowodanowego modelu żywienia. No i oczywiście poprawia się też nasza adaptacja do zimna, czyli być może ty dzisiaj jesteś zmarzluchem. Ja też te 6 lat temu, zanim zacząłem morsować, byłem zmarzluchem. Naprawdę nie lubiłem zimna. Natomiast dosłownie już pierwszy kontakt z zimnem sprawił, że może nie je pokochałem, ale było mi dużo łatwiej o każdą kolejną ekspozycję. Dlatego dzięki regularnej ekspozycji na zimno poprawiasz swoje parametry metaboliczne, zwiększasz ilość brązowej tkanki tłuszczowej, poprawiasz pracę tarczycy, a to wszystko sprawia, że kolejne ekspozycje są już mniej tragiczne i po latach naprawdę widzisz dużą różnicę. No dobra, część teoretyczna za nami, więc teraz przejdźmy do części praktycznej. Jak, gdzie morsować, czego nie robić, jakie efekty można uzyskać w takiej sytuacji, jak i w takiej, poodpowiadajmy na najczęściej przez Was zadawane pytania. Jak długo morsować? Otóż poleciłbym morsować nie krócej niż 2 minuty, a jeżeli chodzi o długość morsowania, to powinna być dostosowana do indywidualnych zdolności, ponieważ jeżeli przesadzisz z morsowaniem, na przykład o kilka minut, a jesteś osobą niezaadaptowaną, to może się skończyć tak, że będziesz później spał kilka godzin, ponieważ Twój układ odpornościowy tak mocno dostanie po tyłku. Oczywiście nie chcemy doprowadzić do przesadnej hipotermii, a już na pewno nie chcemy doprowadzić do tego, żeby nasze kończyny zmieniły kolor na fioletowy. Natomiast to, że pojawią się drgawki, raczej drżenie mięśni, nie jest żadnym problemem i nie musi być argumentem do wyjścia. Z reguły im więcej jemy węglowodanów, tym bardziej będziemy odczuwać efekt drżenia, a im jesteśmy głębiej w stanie ketozy, tym ten efekt drżenia powinien być mniejszy. Ja osobiście na ten moment morsuję pomiędzy 4 a 5 minut i to jest taka moja ulubiona rutyna. Natomiast często w zbiornikach naturalnych, też kiedy na przykład to nie był środek zimy, a był to październik, morsowałem na przykład nawet do 12 minut, do 15 minut. To wszystko jest mocno zależne od adaptacji naszej. Natomiast tak jak mówię, na początek polecam od 2-2,5 minuty, nie mniej i w górę próbujemy coraz więcej i coraz dłużej. Jaka temperatura jest odpowiednia do morsowania? Badania naukowe pokazują, że pierwsze efekty możemy uzyskać już w temperaturze poniżej 15 stopni Celsjusza, co jest naprawdę ciepłą wodą. Ale oczywiście to nie będą wszystkie efekty, o których dzisiaj mówiłem i to nie będzie ich maksymalne nasilenie. Takie maksymalne nasilenie uzyskujemy w wodzie, która ma mniej niż 5 stopni Celsjusza i wtedy tak naprawdę możemy mówić o pełnoprawnym morsowaniu. Im mniej, tym prawdopodobnie lepiej i tym mocniejsze efekty. Jak sprawić, żeby woda w takiej bani nie zamarzła? Otóż dowiedziałem się od Was, że bardzo pomocna może być sól Epsom. Ja osobiście na 150 litrów około wody nasypałem 10 kg soli Epsom i to dało efekt, ale niewystarczający, bo całkiem niedawno, kiedy były bardzo mocne mrozy, niestety doszło do zamarznięcia. Pogadałem sobie trochę z czatem GPT na temat tego, ile soli może dać efekt i okazało się, że tej soli, której dałem 10 kg, to była minimalna ilość soli Epsom, która powinna dać jakikolwiek efekt na te 150 litrów wody. ChatGPT wyliczył, że nawet do 150 kg soli mógłbym sypać i wciąż uzyskiwać pozytywny efekt, więc wydaje mi się, że żeby utrzymać taki naprawdę dobry efekt, to 20-30 kg soli na te 150 litrów wody byłoby optymalne, no więc dość sporo. Można też użyć zwykłej soli, natomiast tutaj nie jestem pewny, jak będzie wpływem na skórę, dlatego wolę tego unikać i osobiście używam soli Epsom, to jest taki mój sposób. Jak ty masz jakiś inny, to chętnie poczytam, podziel się w komentarzu. Czy balkon z beczką wody nie spadnie? No, mój balkon nie spadł, natomiast nie mogę odpowiadać, jak to będzie z balkonami innych. Natomiast no też trzeba przyznać, że gdzieś tam punktowy nacisk ponad 200 kg to nie jest jakaś tragedia. Niektórzy trzymają szafy pełne rzeczy na balkonie. Podejrzewam, że im nowsze budownictwo, tym mniejsza szansa, że taki balkon spadnie, ale oczywiście najlepiej byłoby zapoznać się z jakimiś materiałami konstrukcyjnymi, które deklarują, jaka jest wytrzymałość punktowa waszego balkonu. Nie mogę odpowiadać za to, czy wasze balkony wytrzymają, natomiast na mediach społecznościowych widziałem sporo osób, które morsują w taki sposób jak ja. Czy morsowanie jest dla każdego? No powiedziałbym, że prawie dla każdego, ponieważ większość osób może odnieść większe czy mniejsze korzyści z stosowania zimna. Oczywiście takie oficjalne wytyczne zabrania morsować osobom, które mają padaczkę, ponieważ nie wiadomo, jak zareagują na taki bodziec. Też bierze się pod uwagę inne osoby z różnymi chorobami neurologicznymi, gdzie po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji. Niejasne są też badania, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży. Co więcej, byłbym sceptyczny co do morsowania osób, które mają skrajnie niski poziom tkanki tłuszczowej. Nie jestem pewny, czy
to dałoby pozytywne efekty w danym miejscu i danym czasie u nich. Czy morsowanie może pomóc w walce ze stresem? I tak, jak najbardziej tak, o tym sobie już dzisiaj mówiliśmy. Efekt hormezy może mieć niesamowity efekt na to, że twój organizm będzie lepiej w przyszłości reagował na różne sytuacje stresowe. Będzie zadziałał jak taki adaptogen. Czy można w wodzie zanurzyć całe ciało, w tym głowę? Można, natomiast polecam zanurzanie głowy już dla wytrawnych, że tak powiem, koneserów morsowania, czyli po prostu nie robić tego na pierwszej ekspozycji. Tak, zacząć powoli, zacząć stopniowo, pierw zanurzyć się po brzuch, po klatkę piersiową, po szyję i dopiero kiedy już to zanurzenie po szyję będzie dla nas doświadczeniem, które znamy, rozumiemy, wtedy spróbować zanurzeniem głowy. Jak najbardziej próbowałem, bardzo ciekawe doświadczenia. Czy są różnice morsowania w naturalnych zbiornikach, a basenach, czy też takich beczkach? Moim zdaniem nie ma. Czy jest różnica pomiędzy morsowaniem a zimnym prysznicem? Tak, tutaj jest zdecydowanie różnica, ponieważ wydaje się, że zimny prysznic nie będzie pozwalał uzyskać takiego samego efektu przez to, że nie mamy ekspozycji na całe ciało w każdym miejscu takiej samej temperatury, tylko jednak tym prysznicem polewamy się dookoła, raz spada tutaj, raz spada tutaj, więc prawdopodobnie prysznic nie da tak mocnego i kompleksowego efektu jak pełne morsowanie, co nie zmienia faktu, że jeżeli nie masz opcji robić zimnych kąpieli, to lepiej robić zimny prysznic niż nie robić nic. A jak zrobić ten pierwszy krok do morsowania, kiedy głowa mówi stop? Ja tam uważam, że nasze życie poniekąd powinno przełamać na przełamywaniu. Przełamywaniu naszych lęków, barier i tego, abyśmy starali się z każdym dniem być lepsi niż byliśmy wczoraj, aby się rozwijać jako człowiek. No i teraz nie lubię, kiedy jakieś moje lęki czy przekonania powstrzymują mnie przed osiąganiem więcej. Polecam podejść do morsowania jak do wyzwania. Polecam zapytać samego siebie, takim klasycznym, co ja nie dam rady, podtrzymaj mi mojego steka i po prostu wejść do tej zimnej wody. Ale tak już zupełnie serio, dobrym pomysłem może być rozpoczęcie ekspozycji na zimno nieco wcześniej. Czyli zamiast czekać teraz na styczniowe mrozy, w przyszłym roku po prostu zacząć ekspozycję już w październiku, czy nawet we wrześniu i cały czas mieć kontakt z tą wodą. Takie naturalne przejście, gdzie ta temperatura będzie powoli, stopniowo spadać, może sprawić, że będzie Ci dużo łatwiej i że już to wejście do bardzo zimnej wody w środku sezonu, kiedy mamy mrozy i beczka jest zamarznięta i pełna lodu, nie będzie aż tak dużym wyzwaniem. No więc tak naprawdę mamy dwie metody. Albo metoda z partyzanta, czyli po prostu przełamujesz swój lęk i wchodzisz w środku sezonu, albo stopniowo się adaptujesz, zaczynając dużo wcześniej, zanim jeszcze pełny sezon morsowania się zacznie. A jak powinna wyglądać taka ekspozycja na zimno? Jak nie dać się przewiać i jak się nie rozchorować? Bo to też częste pytanie. Otóż moim zdaniem kluczowe jest to, aby bezpośrednio po kontakcie z wodą od razu się szybko wytrzeć, nie dać się przewiać i jak najszybciej ubrać się oraz trafić do miejsca ciepłego. Bo z tego, co zaobserwowałem, praktycznie bardzo ciężko jest się rozchorować od tego, że morsujemy. Zwykle do tego dochodzi, kiedy mokrzy stoimy na wietrze. Tutaj dochodzi tak naprawdę do największych obciążeń dla naszego organizmu i układu odpornościowego. Dlatego właśnie powinniśmy rozgrzać się, rozebrać, wejść do wody, posiedzieć tam odpowiednią ilość czasu, zanurzeni tak, jak jest dla nas optymalne, wyjść z wody, jak najszybciej się wytrzeć, ubrać, czapeczka, szalik, kurtka i najlepiej udać do ciepłego miejsca. Tam można się już napić ciepłej herbatki, czy też kawki, jeżeli jest wcześnie rano. To jest bardzo dobry pomysł. Czy jest najlepsza pora na morsowanie? Powiedziałbym, że nie ma. Ja lubię morsować rano, przed południem, bo daje to bardzo dobry zastrzyk energii, ale morsowanie wieczorem też może być dobrym rozwiązaniem i według niektórych badań może poprawić nam regenerację nocną. Ważne jednak, żeby to morsowanie nie było zbyt blisko snu, ponieważ tak jak powiedziałem Ci wcześniej, zwiększa się ilość kortyzolu, zwiększa się ilość katecholamin, które nas pobudzają i które mogą sprawić, że nie będziemy mogli zasnąć. Dlatego raczej morsowałbym co najmniej 3 godziny, prawdopodobnie nawet 4 godziny przed planowanym snem, nie później. Ponieważ jeżeli zamorsujesz na przykład 2 godziny przed snem, no może się to właśnie skończyć tak, że ta Twoja regeneracja nocna nie będzie odpowiednia. No zostawiłbym sobie taką barierę, że co najmniej 4 godziny przed snem muszą być, żeby zacząć morsowanie. No i na dziś to tyle, moi drodzy. Bardzo długi materiał, ale mam nadzieję, że kompleksowy i że Wam pomógł. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy już morsujecie albo bierzecie zimne prysznice. Dajcie znać, jak to robicie, jakie są Wasze doświadczenia, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, to mam wielką nadzieję, że ten film przekona Was do tego, żeby zacząć, bo uważam, że w zdecydowanej większości przypadków warto zacząć. Jeżeli ten film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz pod tym filmem, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów. A ja tylko wspomnę na koniec, że trwa przedsprzedaż książki Wielki mit cholesterolu. Dzięki za wszystkie zamówienia, które do tej pory złożyliście. Książka, która w końcu raz na zawsze obala ten wielki, ale mocny mit, który sprawia, że ludzie boją się przychodzić na dietę ketogeniczną, czy też jeść jajka i masło. Jeżeli Ty jesteś na diecie low carb albo keto i nie jesteś pewny, czy Twój poziom cholesterolu nie jest za wysoki, albo nie jesteś pewny, czy od jedzenia tych jajek i masła nie dostaniesz zawału, to ta książka zdecydowanie jest dla Ciebie. Sprawdź link w opisie, zamów w przedsprzedaży, bo w przedsprzedaży jest taniej, później już nigdy tak tanio nie będzie. Dzięki wielkie za dzisiaj, trzymaj się, do zobaczenia niedługo. Bądź zdrowy, cześć!